Witam państwa serdecznie. Piotr Szatkowski, kryminalna Polska. To jest program Przesłuchanie, A dziś moim i państwa gościem jest Dorota B, pseudonim Dolores. Witam państwa. Dorota, ty masz bardzo ciekawą historię. Byłaś właścicielką jednej z najbardziej popularnych w Warszawie agencji towarzyskich. Tak, tak. Funkcjonowała od przełomu 2001-2002 rok do 2014 roku. Czyli długo udało Ci się tak, dość, dość długo, tak, prowadzić tak, jest, tego przez... typu interes? <laughs> zostałaś, zostałaś za to prawomocnie skazana, skazana tak. W tak? 2014 Wyrok mieliśmy w 2015 roku. Mhm. Jaki to był wyrok? E, za no, sporo tych paragrafów tam jest. No, między innymi przede wszystkim za, za, za prowadzenie tego typu działalności. Mhm. Tak. I jakiej długości wyrok? E, my mieliśmy. Y, 4 lata na 6 w, 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 w zawieszeniu. Mm -hmm. no. Okej. Okay. My, czyli Ty i. Tak, ja, mąż, no i cała reszta ludzi, która z nami współpracowała, czyli my, poczynając od. przez ochronę, barmanki, no i nas tak jako mm -hmm. właścicieli. Agencja nazywała się Putin, ta, ta nazwa jest, no myślę, że. Znana wielu osobom. znana była, tak. E, powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak ty się wkręciłaś w ten biznes? Wiesz co, przez przypadek. Generalnie e, znajoma nas e, namówiła do, do e, w ogóle do otwarcia, tak? bo, bo absolutnie ja nie miałam styczności z, z takim miejscem i e, dziewczyna, która e, gdzieś tam każdy wiedział, co ona robi, czym się zajmuje, e, podrzuciła nam taki pomysł, bo, bo też chcieliśmy jakby coś tam otworzyć, w coś zainwestować pieniądze. E, I stąd, no, tak podsunęła nam, że, że w sumie można łatwo zarobić, tak szybko się pieniądze zarabia. I, e, i tak, tak jakoś daliśmy się skusić, i jak już w to wyszliśmy, to, to już, już, już tak zostało. I tak. się rozkręcało, tak? I się rozkręcało, dokładnie, tak. Aha. Ile dziewczyn w szczytowym momencie pracowało? Nawet około 40. No to spora ilość. Tuż mm. przed ilość. naszym zamknięciem pamiętam uh -huh. w 2014 roku, e, tak licząc, zliczając dziewczynę, było 30-38 dziewcząt u nas w lokalu. Uh -huh. Jak... Te dziewczyny trafiały do Was? Zagłoszenia. Zagłoszenia bądź e, m, słysząc, tak, od e, gdzieś tam skądś, tak, bo, bo jednak no, lokal był rozpoznawalny e, i im, e, dzwoniły same, bo na początku dawaliśmy ogłoszenia, bo leciało ogłoszenie w życiu Warszawy. E, mieliśmy też stronę w internecie, tam trochę ulotek roz, było roznoszonych, natomiast już później tylko i wyłącznie skupialiśmy się na, na folderach czyli tych klientach, których nam przywozili. Kierowcy, ale przez jakiś czas też była właśnie strona w internecie też na tych portalach różnych puszczaliśmy ogłoszenia i to tak, tak funkcjonowało, później już nawet nie chcieliśmy dawać tych ogłoszeń, a jednak dziewczyny do nas się zgłaszały. Ja, jak brzmi takie ogłoszenie, zachęcające dziewczynę do? Zatrudniły pracy... młode, atrakcyjne y, dziewczyny do no, współpracy, dom, widla, klub, poszukuje, no i tak dalej. I one i tak. już wiedziały, o co chodzi. Wiedziały, tak? bo to jednak jest y, takie dość hermetyczne to środowisko i, i, i dziewczyny, które chcą, chcą spróbować. Y, przychodziły, tak, y, więc no, czasami no, faktycznie no, nie można powiedzieć, że to było przedszkole, tak? przedszkole, no, bo dziewczyny jednak były mm, trochę o siebie zazdrosne i, i potrafiły dać. W Młodym, więc nie, nie każdy nie się przyjmowały. Tak? Mhm. Natomiast no, dziewcząt było sporo. E, ile taka dziewczyna potrafiła miesięcznie zarobić? Około 30 tysięcy. Czyli w kilka miesięcy na, na kawalerkę. No, można tak powiedzieć. Mhm. No to jest, to jest ogromny pieniądz. E, Czyli wy mieliście x razy tyle tych zarobków, tak? Tak to wyglądało. No, właśnie. Powiem ci szczerze, że znaczy my, my, ja jestem za to prawomocnie już jakby wyrokiem skazana, i, i to nie jest tak, że jeżeli dziewczyna miała, że my się z dziewczynami dzieliliśmy na połowę, tak? Bo jednak praktycznie na połowę to dzielili się kierowcy z dziewczynami. My mieliśmy znikomą ilość, bo my praktycznie zarabialiśmy barem. Bo dajmy na to, jeżeli godzina kosztowała 350 zł, dla nas było tylko 50 zł. Rozumiem. Ale bar już był. Bar był osobny, tak. Uh -huh. to z, też z baru dziewczyn, dziewczyny miały prowizję płaconą. Ale dla nas, jakby takim, takim atutem i możliwością zarobku, to, to nie było akurat typowe sutenerstwo, tak, tylko raczej na, na barze zarabialiśmy. Uh -huh. Ile potrafił kosztować na przykład drink w takim barze? 90 zł. A jaki był najdroższy alkohol, który mieliście? E, znaczy na, chyba na, na butelki. Nie, znaczy tak, przede wszystkim szampany, bo one, um, one zawsze, zawsze schodziły łatwiej. E, dziewczęta potrafiły na, namówić klientów na zakup szampana, tańszego bądź droższego. E, najdroższy był bodajże chyba za 15 tysięcy. E, natomiast e, jeżeli chodzi o budkę, e, takie te, te, typowe takie. Mocne drinki, to, to raczej nie schodziło to na butelki, raczej na drinki. Dziewczęta kupowały ze względu na to, że im się bardziej opłacało e, drink, e, zakupić drink jak butelka wódki. W pewnych klubach tego rodzaju, jak, jak Ty prowadziłaś, bardzo głośno było jakiś czas temu, że do drinków, do, do, do szampana nie, było dosypywane coś. Precederu u nas absolutnie nie było i e, faktycznie, bo y, to, to jest dość częste i to nawet w tym takim środowisku wśród ludzi, którzy chodzą po takich miejscach, y, było dość głośno o tym, jak klienci są, y, że tak powiem to nieładnie i, i brzydko to zabrzmi, ale y, E, czyszczeni skart, tak? Bo, no właśnie bo... do tego chciałem nawiązać. Dlatego przerwałem ci e, Tak, bo ta, ta, i takie procedery ja m, po naszym jakby wyjściu, tak e, wiedziałam, że znaczy wiedziałam, to jakby tak wiesz, bo teraz to tu są taki klub, czy taki klub, tak, one w jakiś sposób tam prosperują. Tylko raczej były one nastawione na e, właśnie na, na nieładnie zabrzmi, ale taka jest prawda na okradaniu klientów. Tak? Tak, mhm. bo klient nieświadomie szedł na, e, znaczy dziewczyny wiedziały, co robią, tak, ale szedł na górę w momencie, gdy poszedł do łazienki, była wyjmowana mu karta e, i w, czyszczona terminalem do, do, do tego momentu, do, do którego się dało. Mhm. Okay. To funkcjonuje, tak. Jakby, no podobno, właśnie, ten gdzieś tam cały czas mhm. w taki sposób... To jest Jaki, dramat. Jakiś jak któryś chyba z dyrektorów KGH milion złotych prawie z karty. No, to w słynnym tym klubie nocnym. Tak, wiem, tak, 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 tak. Tak. To było chyba takie najbardziej głośne. No, cała reszta, jakby no tak, no, no, to, to jest u nas jakby takim, w tym się praktycznie teraz te, te takie kluby nocne, ale bardziej może kluby nocne, takie, którym ja się zajmowałam, dalej, dalej działają w ten sposób. Mhm. Kto, no, to kto był y, Waszą klientelą? A co to byli ludzie? Do nas trafiali klienci, znaczy tak, ceny były wyższe i, i w ogóle i bar, sam w sobie też był, był droższy, więc jakby ta selekcja na samym, na samym początku była e, już robiona, że i trafiali do nas dobrzy klienci i e, t, ludzie z, dużo trafiało właśnie z zagranicznych kości, jak i od nas, tylko, że już naprawdę na, na takim wysokim poziomie. Mhm. Biznesmenów bardzo dużo. Ludzie z Pierwszych stron gazet też, też. 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 Mieliście stałych klientów, czy raczej to było tak, że jednorazowo przychodziśmy. Mieliśmy korzystał? stałych klientów, mieliśmy stały, sporo stałych klientów, tylko jak mieliśmy swoje znaczy takie dziewczyny, z którymi praktycznie otwieraliśmy lokal, one fajne, fajne, znaczy dobrze pracowały pod tym względem, że potrafiły dobrze klientów zabawić. Klienci się dobrze u nas czuli, bo to też nie, nie tylko była zasada, że klient wchodzi, idzie na górę i, i, i sobie tam robi co chce, tak? Potrafili się bawić, przychodzić do nas i naprawdę przesiedzieć całą noc jak gdzieś w jakimś barze, tak? czy w jakiejś knajpie, pubie. Potrafili się bawić i te dziewczyny im naprawdę fajnie towarzyszyły. Że nie było później jakichś takich dziwnych sytuacji, że ja zostałam okradziony, czy coś jest nie tak. Nie było jakichś takich dziwnych. Dlatego od samego początku jakby ta marka tak trochę się wyrabiała. I stąd też mieliśmy tych naszych, naszych klientów, którzy faktycznie do nas wracali. Zostawiali duże pieniądze. Zostawiali. Okay. A to było kiedyś. <laughs> e, powiedz mi, no taki klub musi mieć jakiś, nazwijmy to parasol ochronny na mieście. No musi. Mieć. Jak to było w, w Twoim przypadku? No też mieliśmy taki parasol ochronny. Kto Was ochronił? My podlegaliśmy pod grupę Mokotowską. Opłacaliście się im? Mm. Czy, czy, czy mogli korzystać z dziewczyn w zamian jak to? Znaczy wyglądało? nie, jeżeli oni przychodzili do nas do klubu, to mniej zawsze się rozliczali, ale się rozliczali. Mm -hmm. Nie to, że, um, że dochodziło do takich sytuacji, że. Um, Wpada grupa Mokotowska, dajmy to tak, nieładnie brzmi, i lokal jest zamykany, tak, i robimy, co chcemy. Takich sytuacji u nas nie było i naprawdę no, nie dochodziło do czegoś takiego. Jak przychodzili, jak brali alkohol bądź pili, zawsze my, my mieliśmy na barze, znaczy nie można powiedzieć też sprzeczkę, tak, tylko zawsze żeśmy się targowali. Oj, za drogo liczysz, byś coś taniej. tak. Natomiast rozliczali się z nami i z dziewczętami też się rozwłaszczali. Uh -huh. A wy w zamian gdzieś tam im procent od zysków odpalaliście, tak? <grym> Okej. Okay. Zdarzały się jakieś awantury w klubie? Klienci się awanturowali, coś im się były, nie podobało. Były sytuacje, tylko my mieliśmy w ogóle normalną ochronę w, w lokalu, tak? Czyli był ochraniarz, który zawsze wprowadzał, wprowadzał klientów. Bo oni wychodzili, jeżeli była, była jakaś taka dziwna sytuacja, że coś jest nie tak, zawsze staraliśmy się to załagodzić i znaleźć taki pośrodku jakiś, żeby, żeby wszystko było tak jakoś normalnie i ochraniać naprawdę mieliśmy bardzo fajnych, zawsze się to udawało, aczkolwiek było bardzo mało, ale, ale trafiały się sytuacje takie, gdzie no niestety musieliśmy wzywać tą inną ochronę, mm -hmm. tak? bo ktoś się tam rozpędził i krzyczał, że lokal zamyka, że oni teraz tutaj rządzą i mało, ale no z, ale trzy, razy, tak, z trzy razy musieli przyjechać, no, na no, tak długi okres czasu to jednak jest bardzo mało. Mm -hmm. e, wróćmy do tematu tych dziewczyn właśnie, które pracowały y, u ciebie w klubie. Z jakich środowisk one pochodziły, co one z na co dzień. Yy, właśnie, to, to nie jest tak, że, że to tylko te z najgorszych z najgorszych domów, tak, że z jakiejś patologicznej rodziny, <laughs> bo bo to tak nie jest. Trafiały do nas dziewczęta, które e, faktycznie miały, miały, nie miały najweselej, ja, za, za, jak były młode, że chciały zarobić, y, spróbowały raz tak i weszły w to środowisko i ciężko im później było wyjść. Ale trafiały się też dziewczęta z naprawdę z dobrych domów, z poważnych rodzin, y, gdzie y, nawet by to mi się wydaje, że nawet rodzicom. Y, nie przechodziło przez myśl, że córka może, wydaje mi się, na złość rodzicom, tak, no bo praktycznie w domu jej niczego nie brakowało. Albo wręcz brakowało zrozumienia ze strony rodziców, bo czegoś od niej tam wymagali ponad to y, i, i zrobiła na złość, tak? Bo to naprawdę to nie jest tylko tak, że te takie najbiedniejsze, czy z patologicznej rodziny to one muszą źle skończyć, bo to, to naprawdę tu, tu się towarzystwa bardzo mieszają. I, i, i to, to tak wychodzi, że, że naprawdę można się czasami zdziwić, czyja córka trafiła mhm. do takie miejsca. Okej, okay, powiedz mi. Tak średnio, jak długo, znaczy ile ile czasu, czy do miesiąc, czy rok, czy pięć lat taka dziewczyna średnio pracowała u Was? Um, znaczy one generalnie część przyjeżdżała, um, znaczy jeżeli chodzi o dziewczęta ze wschodu, no to jest całkiem inne, inne rozdzielenie, ze, ze względu na to, że one były jakby od, um, na ten okres, na jaki miały wizę, więc um, przebywały tyle, ile mogły przebywać, jechały do siebie, um, wyrabiały sobie wizę tak, i, i przyjeżdżały z powrotem. Natomiast um, jeżeli chodzi o Polki, um, no to. Do, raczej, no, dopóki się nie zmęczyły, tak? Brały kilka uh -huh. dni wolnego i z powrotem przychodziły. Przy, no, bądź po jakimś czasie zmieniały lokal. Yy, jak naj, najdłuższy staż dziewczyna, ile? Od Uciemy. samego początku do samego końca naszego lokalu i dalej pracują. I dalej, dalej w zawodzie, tak? Uh -huh. No właśnie, bo media donosiły... Ciężko jest wyjść z tego. Media to donosiły, jest... że ten lokal po tobie przejęła Czekolinda. Tak. Tak? Yy, no właśnie, opowiedz, jak to się stało, że ona. To czy um, chcieli jakby po nas przyjąć ten, dostaliśmy propozycję. Um, my nas, to było świeżo potem, tym, jak żeśmy wyszli. Um, ja jakby z, um, jeszcze miałam, te, z tymi, tymi dziewczętami, z którymi miałam kontakt, jakby zorganizowałam spotkanie um, i przekazałam informację, że dana osoba chce poprowadzić dalej to miejsce, tak? I czy one są chętne do współpracy. Um, z, one się później powymieniały numerami telefonów. I faktycznie, e, faktycznie ten, ten, ten lokal otworzyli. Tak? Tyle miałam z tym styczno styczności w ogóle z całą tą e, historią e, drugiego jakby raz Putina nie łączyć tego z naszym, e, że e, ja odsprzedałam im jakby całą, ca wszystko to, co było w środku. Tak? Czyli te całe wyposażenie, na no, co mieliśmy umowę. E, my tą umowę zawarliśmy, oni nam płacili w ratach. E, no i, Później doszło do takiej sytuacji, że faktycznie zostali zatrzymani, tak? no bo to było takie dość głośne, za, akcja, za, głośne, tak, zatrzymanie, tak. głośne zatrzymanie. Po jakimś czasie dowiedziałam się, znaczy wracając do domu, że ja muszę stawić się w prokuraturze na, na właśnie w okręgowej. Ja tam Pojechałam do tej prokuratury, gdzie postawiono, znaczy no pan prokurator czytał mi zarzuty, jakie czy ja je rozumiem, że ja do, jestem wspólniczką Czekolindy i że płaci mi 50% po 2000 miesięcznie, co ja się w ogóle za głowę łapałam, że ja tam stałam, ja tam pilnowałam, gdzie mnie tam nawet raz nikt nie widział. I, i, I dla mnie to było chore, no bo no, tak jak jej mówiłam wtedy temu prokuratorowi, który prowadził tą, tą sprawę, że mm, ja z, za swoje odcierpiałam, tak? ja z, za swoje zarzut miałam, tyle lat to prowadziłam i ktoś, kto mówi, że ja się rozlicza się ze mną 50 na 50 y, w kwocie 2000 złotych i że ja tam stoję, ja tam czegoś pilnuję, to, to są wierutne, to, to są takie kłamstwa, tak wyssane i tak się kupy nie trzymające, y, no, no bo on no, nie trzyma. Mhm. Się kupy, te tak? zarzuty się utrzymały? Ja żadnego wezwania jakby na sprawę drugiego ponownego nie dostałam, no bo no czytając to, jak mi prokurator w ogóle czytał te, te wszystkie, to on, co, co, co w ogóle tam przeciwko mnie miało być, no to, to, to dla mnie to była czysta abstrakcja i istna bajka, która no, dla mnie była niezrozumiała, bardzo mocno niezrozumiała. Mhm. Dlatego um, no, tyle tylko, właśnie później jeszcze sobie na koniec tych um, ty, no, nerw napsułam, tak? że, że jednak ktoś jeszcze mnie próbuje wciągnąć w coś, co robił źle, tak, i, i w końcu się ślizgnął i przejechał. E, to nie potrafię jakby przyjąć na klatę swojego błędu, tylko. Tylko, wiesz, obczernia jeszcze innych dookoła, bo komuś można jeszcze dopiec. No, mm -hmm. Takie trochę dziwne i niezrozumiałe. Dla Rozumiem. Mnie. Wróćmy do Waszego zatrzymania. E, co poszło nie tak, że, że zostaliście zatrzymani? E, nie wiem, są różne przesłanki, różne powody. Jedni mówią, że ktoś tam z, z tego świata, y, grupy Mokotowskiej, krzyczał, że y, my jesteśmy pralnią pieniędzy Mokotowa, dlatego nasze zatrzymanie jakby ym, było powiązane czasowo, terminowo razem z y, częścią panów z Mokotowa. Tak, ym, te zatrzymania jakby były wspólne. Nam y, prokurator w ogóle jak y, nas zatrzymali, y, no, dołożyli nam tą sankcję y, trzymiesięczną i y, jak nas wzywał tam do siebie na, na te zeznania, to, to no, ewidentnie pił do tego, że y, no bo wiadomo no, czy pani prowadziła taki lokal? No, prowadziłam, tak, no, bo no, trudno powiedzieć, że nie, to nie ja, tak, siostra bliźniaczka, której nie mam raczej nie. Mm, więc do tego, jakby no, dla mnie to było oczywiste, że, że tak. Natomiast, mm, że jakie kontakty mam, ja z, jak, z jakim firmą e, przepierałam pieniądze, przerzucałam przez konta kwoty e, obcych jakichś właśnie firm powiązanych z grupą Mokotowską, gdzie absolutnie dla mnie to, to było nierealne i niedorzeczne, gdzie z, z nawet sprawdzając później y, nasze konta, które mieliśmy, że tam faktycznie nie było żadnych jakichś takich dziwnych firm i dziwnych kwot, które by wychodziły, przechodziły. Więc to jakby też y, legło, y, legło w gruzach cały ten taka opinia, że, że my jednak bierzemy y, Mokotowskim pieniądze. No, ale do tego przez to nam przesiedzieliśmy sześć miesięcy. Mhm. Ty te swoje przeżycia całe spisałaś z jednym panem w książce. Tak, niestety. I za ten temat to chyba to taka kara, że znowu musiałam trafić na bardzo, e, bardzo perfidną osobę. Co się dopiero po fakcie okazało, że nie jestem pierwsza i chyba nie ostatnia m, osoba do, do, do wykorzystana i szantażowana teraz w tym momencie. Tak? No właśnie, opowiedz jak zostałaś wykorzystana przez tego pana i e, w jaki sposób cię szantażuje? Dóż moja koleżanka y, poznała mnie w ogóle z wiesz, Dorcia, bo tutaj <laughs> ktoś by chciał napisać z tobą książkę na temat właśnie e, tych, tych wszystkich lat te, tego lokalu. Ja tylko przerwę ci na chwilę mm -hmm. specjalnie, nie mówimy jaka to książka, jaki pan, żeby absolutnie. nie reklamować tego. Dokładnie i dlatego no, dla mnie to było no, fajne, tak? No bo, e, no kurczę, nie, nie, nie robię tego jakby dla fanów, tylko wiadomo, że chciałabym e, przy tym jeszcze coś tam może zarobić, tak? Żeby było lżej. E, i, e, My umówiliśmy się, spisaliśmy umowę, bardzo korzystną umowę w sumie dla mnie, więc to było jakby, no kto by się nie skusił, tak? Jeżeli ktoś ci proponuje dobre pieniądze, e, no to oczywiście. Gdzie już w trakcie pisania y, my, y, znaczy było, wiesz, doszło do takiej sytuacji, że ale jest mało znaków, no dawaj, my możemy pisać co chcemy, bo to jest nasze, tak? E, tu chodzi o ten moment, właśnie, nawet chyba przy. No, bo co tu można nadodawać? Wiesz, mówisz to, co wiesz, tak? Te wszystkie historie, które jakieś tam się wydarzyły, um, i, i no, trzeba coś dołożyć, no to trzeba dołożyć tym nowym, nowym rasputinem, tak? Więc na podstawie tego, jak, jak ja byłam przesłuchiwana przez prokuratora do sprawy Czekolindy. Jakby to wyciągnęłam i tam, żeśmy, no, dokładaliśmy tam trochę nie. Ubarwiłaś, wszystko. tak? Ubarwione, tak, tam nie, nie, nie tylko to, ta, tam trochę rzeczy było ubarwionych, gdzie no, książka się ukazała. No i wtedy zaczęły się schody, bo z fajnego pana, takiego przyjaciela, który klepie cię po ramieniu i mówi, że wszystko jest dobrze, wszystko jest fajnie, momentalnie dostajesz SMS-y, dostajesz, wiesz, groźby, albo dzwoni do ciebie i cię straszy bardzo obrzydki i wulgarny sposób y, y, daje Ci jasno, znaczy mówi wprost, że y, nie upominaj się o żadne pieniądze, nic Ci się nie należy. Ze względu na to, że jak Ty się będziesz upominać, to wszystkie materiały trafią do, prokuratura, do prokuratury, do kuratorium, także jaka Ty byłaś niedobra. Czyli. Szantażujecie? No i tak, bo, bo znaczy jeżeli ja przestanę y, upominać się o swoje, wtedy jakby ten wtedy szantaż się... y, tak, do, do tego nie dojdzie, tak? Mhm. Natomiast jeżeli ja będę walczyć o swoje, no niestety... Zamierzam walczyć. zamierzam walczyć, zamierzam walczyć. ze względu na to, że e, wiem, że e, jest coś, co jest ubarwione i nie, 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 nie dam się, rozumiesz, mm -hmm. bo, to jest, bo to jest okropnie, jak, jak się dowiadujesz dopiero po fakcie, fakt, e, wiesz, że, że nie jesteś pierwszą osobą, w ten która w ten sposób została wykorzystana, zapewne nie jesteś ostatni, że ludzie naprawdę się nie poddają i i mimo wszystko, mimo że mówi, i to otwarcie ta osoba mówi, że już nie taki niejednym takim lewym szantażem spowodował to, że niektórzy ludzie tam mieli problemy z prawem, tak, bądź zostali pozamykani, no nie chcę jakby wiesz, sama przed sobą też chce mieć jakiś taki spokój wewnętrzny, mimo że się boję o dzieci, tak, czy o, czy o męża, że, że no nie można sobie na to pozwolić, bo nie można. Ja ci bardzo dziękuję, dziękuję e, za tą rozmowę. Życzę oczywiście wytrwałości e, w tej walce. Potrzebne. Naszych widzów zachęcam do zadawania pytań dolores. Myślę, że jeszcze nie raz się tutaj spotkamy. Odpowiemy <grym wtedy <grym na, na pytania e, naszych widzów, bo no, temat jest ciekawy i myślę, że, że pytań będzie wiele, bo tak naprawdę jest to temat tabu. E, jest to tego. Jest taki, no to ciężko u nas. E... W tych czasach, bo są strasznie um, ludzie hejtowani, w, 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 ale no, no niestety to nie jest u nas pierwsze, nie, nie jedyne miejsce takie i nie oszukujmy się, że masa ludzi przychodzi w takie miejsca, bo jakby nie przychodzili, to, to jednak tych y, miejsc takich tak zwanej rozpusty nie byłoby aż tyle. Bardzo ci dziękuję. dziękuję do zobaczenia. Was państwo jeszcze raz zachęcam do zadawania pytań w komentarzach i do zobaczenia przy następnym odcinku.